Włoska Akademia Kulinarna, co makaronie robić Dorsz i spinak? No zobaczymy razem. Woda gotuje, solimy, użyjemy nasze i gotujemy około minuta, półtora. I potem do woda lodowata. Międzyczas kroimy na małe kosteczki nasze dorsza i ląduje do miksera. Teraz wyzucimy woda o nasze spinak i to też do, do miksera. Razem jeden jajko i bzz 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 elektroniczne I mamy taki fajny krem. Teraz dodajemy. Czosnek soli piepsze, pieprz, trochę mieszu-mieszu, buka tarta, nie za dużo, jest trochę mieszu, mieszu. i czarne oliwki i ostatnie mieszu, mieszu. I teraz formujemy takie fajne kotleciki i zmażymy na oliwa vergine. Obe dwie strony, bardzo dobre. I już są gotowe do papier i potem ja lubię serwować razem jaki fajnie warzywa. Są super miękkie i super buonissimo. Ciao!